Marcin Sianos, no niestety nie możemy Ci pogratulować zwycięstwa, ale ciężki pojedynek, który bardzo się podobał. Marcin, co tak naprawdę w Twojej ocenie zadecydowało o porażce? Słuchajcie, witam Was wszystkich. No niestety, nie udało się gdzieś, znaczy nie gdzieś, tylko tą waleczką chciałem podziękować mojemu kochanemu trenerowi Andrzejowi Kościelskiemu i mojemu menedżerowi Arturowi Gwoździowi, ale niestety gdzieś za bardzo chciałem wygrać. I cóż, no jest, mi się tak wydaje, że problem gdzieś tkwi w mojej psychice. Na treningach zapierdalałem strasznie takich z Adamów Pałaszów, to mógłbym brać po kolei. Zresztą, co mogą potwierdzić koledzy z Anko z MMA Poznań, naprawdę był prąd, była kondycha, cardio, ale jak zwykle, jak przystało na Sianosa, za wszelką cenę chciałem to wygrać i po prostu na gdzieś godzinę, półtorej zajebałem sobie taki silny środek relaksujący. Oczywiście ja to brałem zawsze po treningach, fajnie mi się spało, czułem się naprawdę bardzo zrelaksowany, uspokojony, a tym razem zrobiłem to właśnie przed walką, żeby gdzieś tam się odciąć i nie myśleć, nie stresować, wyciszyć ten umysł. Niestety zadziałało to odwrotnie. Byłem bardzo śpiący. Wszystkie gdzieś tam reakcje dochodziły do mnie po jakiejś tam chwili. Adaś kilka babek mi tam sprzedał. Odcięło, o czym może nie odcięło, ale gdzieś tam te ciosy się zaczynały odkładać. W pewnym momencie gdzieś po prostu już nie panowałem nad sobą. No i dokończył dzieła skończenia. Ja bym tak samo zrobił. Wyczułbym moment, że gdzieś tam gościu zaczyna nie odpowiadać i tak samo bym poszedł po skończenie. Czy to Marcin, tak, że mocno te uderzenia Adama zrobiły na tobie wrażenie, ponieważ on mówił, że trzy, chociażby ten pierwszy hak, który wszedł w pierwszej rundzie, no to było 100% czysto, a mimo to nie drgnąłeś. Nie, naprawdę, tam wszystkie ciosy nie były gdzieś tam takie, które by mnie odcięły. Po prostu każdy cios jego odkładał się i w pewnym momencie już gdzieś tam przestałem w trzeciej rundzie odpowiadać. Ale to nie było tak, że któryś cios był taki, że mnie odcięło. Marcin, a czy to nie było tak, że kluczowa w tym pojedynku była jego mobilność? Ty się zwyczajnie, no, jego zdaniem wystrzelałeś i później już nie było siły w tych ciosach. Ja w ogóle to spałem na tej walce. Naprawdę ja w każdy cios składałem pełną moc, gdzie tak się nie robi. Bijemy luźno, co któryś cios zaznaczamy mocniej, a ja próbowałem gdzieś każdym ciosem go ustrzelić, niestety nie dał się, gdzieś tam mobilny był na tych nogach. No niestety, no, te jego ciosy dochodziły i powolutku, kroczek po kroczku robiły w moim zdrowiu spustoszenie i w trzeciej rundzie już po prostu tak mi podłączył, że już nie byłem w stanie się podnieść. Na ostatnim live'ie Q&A wspominałeś, że pokażesz Adamowi prawdziwe zapasy Marcina Sianosa. No teraz już możesz to zdradzić. Powiedz mi, czy był taki właśnie plan na walkę, bo też starałeś się, widać, upolować go tym swoim prawem. Starałem się upolować, starałem się go gdzieś tam opalić, przy klatce gdzieś go tam przygnieść i tam próbować swojego gdzieś tam game planu. Ale naprawdę po tym, co zrobiłem przed tą walką, to nie miało prawa się udać. Teraz to wiem, ja nigdy tego nie robiłem, zawsze robiłem to gdzieś tam po walce, tak żeby się dobrze wyspać i czuć się znakomicie na drugi dzień.
i naprawdę fajnie się poczułem, ale wiadomo, że wczoraj, dzisiaj już to serducho zaczęło mocniej bić i nie chciałem sobie robić presji i zajebałem to właśnie na półtorej godziny przed walką. No to jest właśnie ten mój problem, że nie robiłem tego nigdy przed walkami, zrobiłem to dzisiaj i niestety zadziałało to w drugą stronę. Mówisz o tym problemie, a ja właśnie, wiesz co, ja jednej rzeczy nie rozumiem, Marcin, bo wczoraj z tobą rozmawiałem, zadałem ci pytanie, bo znam dwie sytuacje, gdzie przed walką się coś wydarzyło, zaeksperymentowałeś i spytałem cię wczoraj, czy koniec tych eksperymentów. Wiem, że Andrzej Kościelski bardzo starał się, żeby do takich rzeczy nie doszło. Tak. To dlaczego to się wydarzyło? On starał się. Ja miałem w ogóle kroplówkę przygotowaną przed tą walką, która właśnie miała zadziałać odstresowująco. Trener Kościelski powiedział absolutnie nic z tych rzeczy. No co mówię, no kurwa, mać. Oczywiście zrobiłem to bez jego konsultacji. I cóż, no... To trener poirytowany trochę chyba. No, poirytowany, no i co, no, zawiodłem go, bo to miało być tak naprawdę dla niego i dla mojego menadżera Artura. Ale oczywiście to nie jest moje ostatnie słowo. I Adam Pałasz obiecał mi rewanż. Ja go oczywiście poprosiłem, również dzięki poprosiłem Adasia o rewanż. Powiedział, że mi go da i trzymam go za słowo. Adam, spytany o doświadczenie do tej pory i swoich 5 pojedynków, ocenił cię za jakby najtrudniejszy test, który miał w karierze zawodowej. Kurde, nie wiem, czy to był najtrudniejszy jego test. Z tego, co tam opowiada, to byłem jego najtrudniejszym rywalem. No cóż, no ja po prostu spałem na tej walce. No nie mogłem się obudzić, gdzieś tam odnaleźć. Wiadomo, i te ciosy odpadały się. Każdy cios robił gdzieś tam spustoszenie i ja zamiast nabierać gdzieś tej prędkości i żeby ta szala miałaby się tam gdzieś przelewać na moją stronę, to jednak on narzucił swoje, on mi sprzedał parę babek, podłączył mnie i on narzucił swoje tempo, zaczął dyktować warunki. Bardzo dziękujemy, no i trzymamy kciuki za comeback. I chyba należą się przeprosiny do trenera, żeby no po prostu więcej eksperymentowania już nie było. Oczywiście, ja tutaj to jest, biorę wszystko na klatę. Miało być inaczej i byłoby inaczej, bo wiem, w jakim byłem formie, jak trenowałem ciężko do tej walki. No ale co, cóż, no gdzieś to wynika gdzieś prawdopodobnie z mojej słabej psychiki, że próbuję gdzieś zasłonić się jakimiś środkami. Tak naprawdę bez tego gówna jestem o 4, 5, 10 półek lepszym zawodnikiem, a myśląc sobie, że to czy tamto, czy siamto wezmę, poczuję się lepiej i będzie większy prąd, no niestety to tak nie działa. To ostatnie pytanie. Czy rozważałeś albo czy współpracujesz już ze specjalistą, który cię mógłby mentalnie naprowadzić? Psychologiem sportowym. Pomyślisz o tym? Ja już wiem, na czym polega problem. Psychologia sportu, czy może nie inaczej. Już miałem konsultacje z psychoterapeutami, z psychologami i mniej więcej wytłumaczyli mi, jak robić, żeby po prostu się gdzieś tam nie spalać, nie stresować, tylko traktować to jak normalny dzień. Ale oczywiście jak gdzieś tam próbuję za wszelką cenę zrobić coś więcej, żeby było jeszcze lepiej. Niestety
zdrowie ludzkie jest tak skonstruowane, że wszystko musi być zbilansowane, że po prostu jeżeli zaczniemy eksperymentować z jakimiś środkami, przedobrzymy i to po prostu działa w drugą stronę, a nam nie pomaga. Dziękujemy bardzo, Marcin. Dzięki, zdrowia.